Witam Was. Dzisiaj znajdujemy się w opuszczonym, że tak powiem, ośrodku wypoczynkowym i sali weselnej okolicznościowej Biały Dom. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Jak widzicie, no wszystko już, co się dało, to jest wywalone przez okna. Meble i tak dalej. Bardzo poniszczone. Obiekt prawdopodobnie działał jeszcze do 2015 roku, co udało mi się wyczytać z komentarzy w internecie. Ale przez te lata już bardzo podupadł. Wszystkie okna są wybijane. Zaraz wejdziemy do środka, jeszcze tutaj gdzieś tam bardziej w głąb takiego jakby parku znajdują się domki, które pewnie można było sobie wynająć i wypocząć, bo okolica jest spokojna, niedaleko jakieś 500 metrów. Może nawet nie mamy takie jeziorko od zabaw dla dzieci. Także no, fajne miejsce na wypoczynek. Jesteśmy już w środku. Musimy uważać, bo jest tutaj strasznie dużo szkół. Też mam takie buty. Niezbyt na urbex. No i tu jest chyba taka główna sala, ale jest już wszystko tak po prostu zniszczone. Jeszcze na podłodze widać rozsypane konfetti. Tu jest scena. Są takie fajne zdobienia na ścianie. Ale jest tyle szkła, że po prostu tutaj solidne buty trzeba mieć. Podłoga fajna. Następne jakieś pomieszczenie. Tutaj też, tu jest fajnie. Fajny klimat. Ale strasznie jest poniszczone to wszystko, jak to wygląda. To aż po prostu szkoda takiego pomieszczenia. Tu chyba prawdopodobnie kiedyś była jakaś fontanna. Tak przynajmniej to wygląda. Jakby kiedyś tutaj była woda w środku. Są schody na górę i zobaczcie, sufit to już jest. Jakieś tam dostałem jakieś chyba kable takie. Wszystko już jest wyprute, co się dało. Tam chyba jest jakiś barek. Zaraz sobie zobaczymy. Tam jest dużo szkła, trzeba uważać. Jest strasznie szkło, po prostu na całej podłodze. Nie wiem, czy tutaj był barek, czy po prostu jakaś szatnia raczej tutaj była. Bo widać, że są numerki ponumerowane. Jest to wszystko tutaj, jest jakaś tandetna tapeta na ścianie. Tam wszystko jeszcze w boazerii. I tu jeszcze mamy jedną taką salę z barkiem. I wszystko rozrywane już z sufitów, ze ścian.
cała bazeria. Tutaj jest balkon. I zejście na taki taras. Jakaś była fajna szafka. Idziemy zobaczyć dalej. Wszystko już zrywali. Wszystkie kable. Instalacja też już jest wypruta. A tu się wchodziło na takie, na piętro. Jak można w ogóle poniszczyć po prostu aż tak? Powybijać okna, bo to są po prostu normalnie powybijane wszystkie okna, jakie się dało, po prostu powybijali. No ja nie rozumiem tego, jak można tak niszczyć takie miejsca. Ogólnie co to daje, jaką frajdę z tego? No, obiekt duży i na pewno powinien moim zdaniem dalej działać, bo jest fajna, spokojna okolica. Fajnie można wypocząć. No i szkoda naprawdę, żeby to się niszczyło wszystko. Tutaj chyba była stołówka, kuchnia. Może tak. Kuchnia tutaj była, no, bo widać. Tutaj była kuchnia, ale też na co się dało, lodówka już skończyła swój żywot. Kuchnia obcym, wstęp zabraniony, tam jeszcze jest jakiś. Wszystkie sprzęty po prostu są. Wszystko jest tak poniszczone tutaj też. No co się dało, no. No co się dało, to zniszczyli. No ja nie rozumiem takiego działania. Daj nawet w suficie jeszcze jakieś szafki. Wyjście na zewnątrz, tu jakiś burdel. Wszystko. Wszystko i nic. Schody i tu się wychodzi. Tutaj nawet wyrzucili coś. Na zewnątrz. Masakra, jedna wielka masakra. Tam jeszcze jest jakiś. To jest tyle szkła, że po prostu też jakieś pomieszczenie jest wyłożone dywanem, chyba jakieś do szefa. Zajrzymy może sobie jeszcze tutaj. To leży potłuczone nawet na podłodze. Tu była taka winda towarowa. No i jeden wielki nosyw. Idziemy. Dywanik rozłożony na schodach. Fajny widok z góry.
Naprawdę tu musiało być fajnie za czasu działalności. Łazienka. Kalendarz jest z roku 2018, czyli to jeszcze nie tak dawno. Prysznice, takie pokoje małe, ale fajne, przytulne. Fajne pokoje. O, czyli ośrodek musiał jeszcze 3 lata temu. 4 funkcjonować. Jakieś pomieszczenie. Tutaj też pusto. Tu jest sala, tu jest fajna. Fajna zielona sala. Parkietem starym już szczelo. O, nawet jeszcze się ostał żyrandol. To chyba jedyna rzecz, która tutaj nie jest zniszczona. O, tu się schodzi na dół. A mniejsza taka sala, ale fajna. Zobaczymy widoczek. Wchodzimy do piwnic chyba, czy do szatni, czy do piwnic. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Uważam, tu mamy głowę. Ciemno, ciemno. Nie śmierdzi wilgocią, ale tu jest ciemno. Teraz włączymy sobie chwilę latarkę. Syf. Syf, syf. Magazyn. Wszędzie syf i syf. Papiery. Obok ośrodka jeszcze znaleźliśmy takie jakieś pomieszczenia tutaj gospodarcze bardziej. Jakieś domki. Jest tutaj coś, nic nie ma. A tutaj, czekaj, tu coś pisze.
A tam pisze tak, kurde, szkoła podstawowa, zarząd, nie mogę doczytać. Coś tu zarosło jej. Międzynarodowe miasteczko edukacji ekologicznej. Czyli tutaj coś było. Chodź, bo tutaj coś znalazłam. Jakieś międzynarodowe miasteczko ekologii, coś tam. Idziemy. O, ile kajek. Czekaj, kamera się zaczepiła. Pusto. Wszystko jak widać wyszablowane. To było coś, ale kominek. Kominek. No, imprezki tu mają niezłe. Nie fajne miejsce na imprezki. A Marena oczywiście z Biedronki. Bliźniaczy numer 2. Przez drzwi będę przechodził. Potem siato prezentuję. Też podobnie jak ta. Też mamy. Kominek. Kamary. To tylko ja. Fajna alejka. Idziemy dalej. Tam jeszcze jest jakiś. Tu jeszcze są kolejne. Tam dalej jest następny, ale o takim samym układzie raczej jest wszystko. Tu się wchodzi. Tutaj jest kolejny. Fajne alejki, powiem wam, robią klimat na jakieś sesje. Tu jest następny budynek. Wszystko jest w takim samym układzie, wszystko jest puste. Tam domek numer 20, więc ja nie będę tego pokazywać po prostu, bo to nie ma sensu. Tylko się przejdziemy, zobaczymy. No, takie same są i tutaj jest kolejny. I tam są kolejne jeszcze domki, widzę. Ale tu już tak zarosło, że raczej się nie da przejść. Więc z tego tu miejsca sobie to zakończymy. Jeżeli się wam podobało, to oczywiście możecie, ale nie musicie, zostawić łapkę w górę dla zasięgu, bo ostatnio bardzo spadły mi zasięgi. No i zostawić suba. Może dojdziemy w tym roku chociaż do tych 400. Miejsce fajne, chociaż bardzo zdewastowane, nic już tutaj się nie zostało. Mimo to spokojna okolica i żeby taki niedzielny spacerek, to fajne, ale żeby jechać specjalnie to zobaczyć, raczej nie. To do następnego strzałeczka.